Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego druku nr 1033. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Krakowa. Czy referuje Pan skarbnik? Bardzo skarbnik. Słyszeliśmy wszyscy. Państwo Prezydenci, Pani Przewodnicząca Wysoka Rada Społecznego Kujawskiego Miasta Krakowa, ja przywołuję Państwa pamięci to, co figurowało przed moją prezentacją. Prezentacja dotyczyła budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022. Wieloletnią prognozę finansową omawiałem jako pewien instrument planistyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych narzuca na nas, na roczne budżety 2011, 2012, 2013 pewne ograniczenia i wymogi wynikające z konieczności przestrzegania wprowadzanego tą ustawą od roku 2014 nowego wskaźnika, który limitował nam będzie wysokość kosztów obsługi zadłużenia, czyli łącznych spłat, nie zaciąganego kredytu, ale spłat kredytu w danym roku oraz bieżącego kosztu obsługi ujmowanych łącznie. Ten koszt relacjonowany jest do średniej sprzed lat nadwyżki operacyjnej budżetu. Nadwyżka operacyjna to dochody bieżące minus wydatki bieżące, powiększonej o dochody ze sprzedaży mniej. Prezentowałem Państwu te wielkości również, jeśli chodzi o lata następne i wskazywałem, że pewna linia trendu to jest lewa strona równania, a lewa strona równania to są to, co my możemy przeznaczyć na koszty obsługi długu, a prawa strona równania to jest ta, która była ujęta zdetalizowana rok do roku, ale średnia arytmetyczna wskazywać będzie na możliwość tego wielkości tej lewej strony równania. I praktycznie rzecz biorąc, wieloletnia prognoza finansowa w ten sposób oddziaływuje na roczny budżet i ujmuje w sobie te wszystkie zobowiązania miasta, które wynikają z wieloletnich zobowiązań bądź też z wieloletnich programów, których realizacja została przyjęta przez Wysoką Radę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Skarbniku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć komisji wypowiedziało się pozytywnie o wielorocznej prognozie finansowej miasta Krakowa. Czy są inne opinie komisji poza infrastruktury, przedsiębiorczości, planowanie przestrzennego, edukacji i rodziny i polityki społecznej? Czy inne komisje mają zająć się celem? Swoją opinię nie widzę. Stanowiska klubów radnych nie widzę. Otwieram dyskusję, że ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie druku 1033 wieloletniej prognozy finansowej miasta. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 11 grudnia, godzina 15. Dostatecznie wyznaczenie poprawek 13 grudnia, godzina 15.